Cześć Grzegorz. Cześć. Mam newsa. Cześć. Zazwyczaj jesteśmy poważni, ale dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć kilka rzeczy o EXO w trochę inny sposób. Ostatnio ciągle słyszę, że egzoszkielet musi być jak najlżejszy. To prawda? Wiesz co, ja też to ciągle słyszę. Natomiast czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Patrz. Faktycznie nic go nie trzyma. Parączki cały czas mamy daleko. Ej, chłopaki, patrzcie to. Na konferencji rozdają ulotki, że ponoć są inne egzoszkielety z fesami. Nie no, Krystian, ja nie mogę tego słuchać. Serio? Znowu? Kurczę, wiesz co, z tym fesem to jest jak z Yeti. Wszyscy mówią, nikt nie widział. What the hell is that? Holy crap! Słuchaj, wszyscy co mają egzoszkielet mówią, że tylko ich może chodzić na zewnątrz. Jak to z tym jest tak naprawdę? Niektóre rzeczy nie wymagają komentarzy. Cześć chłopaki. Co do regulacji tego urządzenia nie wyzwaliście? Kuba, przecież tu macie wszystko, czego potrzebujecie. Podobno się nie da chodzić po schodach. Jak to nie? Asia, co ty robisz? Ćwiczę wchodzenie do egzoszkieletu. A dlaczego w ten sposób? Bo taki widziałam ostatnio gdzieś na jakiejś konferencji. Konferencji? Mhm. Zapraszam. Proszę Państwa, tak już całkiem na poważnie, chcemy, abyście świadomie podejmowali decyzje co do sprzętu, z którym będziecie pracowali, ponieważ... Pamiętajcie o tym, że mamy egzoszkielety do rehabilitacji i do mobilizacji. Wszystko zależy od tego, jakie było pierwotne założenie tworzenia sprzętu. A my zawsze świadomie wybieramy produkty, które decydujemy się dystrybuować w rehabilitacji.